Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Empire Total War. Tak sobie zastanawiam się, myślę... Mamy rok 1789, 10 lat nam zostało, czyli 20 tur do końca. Tak właściwie. I... w sumie mógłbym z tymi Wenecjanami w sumie ten pokój zawrzeć, nie? Niech się odczepią w końcu. Wrogość. Zaproponuj pokój. Pójdziesz na to? No i bardzo dobrze. No i bardzo ładnie. To mi się podoba. Wszyscy marsz! Dobra. Mam święty spokój. Oficer na pokładzie. Robi się. Dobra. Jakieś rozkazy? Niech ta flota, ona jest świeża, chociaż nie do końca. Też trzeba ją naprawić. Więc naprawmy. Naprawmy tą świeżą flotę. Tutaj. Tutaj też wszystko działa? Tak, wszystko działa. W Ameryce jeszcze miałem jedną flotę. W tym rejonie, ale raczej też niespecjalnie. Dobra. Ja myślę, że możemy spokojnie... Aha, Niderlandy jeszcze są, tak? Dobra, niech Niderlandy się ode mnie odczepią. Chociaż nie, z Niderlandami walczy cała moja koalicja, więc tak naprawdę... Jak ja się z tą wojną wycofam, to... Będzie... przykro moim tym sojusznikom, a właściwie nie tyle co przykro, co nie tyle przykro, co po prostu będą mieli wąty. No dobra, tymczasem zbudujmy burdel w Anglii. O, proszę, nawet bez tego, bez zwolnienia podatków mają 6 na 8. Ale dużym garnizonem w Londynie to dlatego. Duży garnizon w Londynie jednak robi swoje. Gdzie zostało tutaj w Warszawie do końca? 4 tury. Myślę, że damy radę. Jeszcze zbudować korpus szkieletów szkoły rycerskiej w Warszawie. A już naprawdę tą, te plury będą powoli przewijał, bo to jest naprawdę ostatnia prosta, moi drodzy. Ja nie chcę już mieć z nikim do czynienia. Żadnych zatargów, niczego. Kto umarł? Gentleman umarł. Państwo pokonane Berberia, niech zgadnę, Hiszpania. Sobie podbija Berberię, oczywiście. Gratulujemy. Tymczasem... tymczasem inwestycje państwowe. Swobodny rozwój już do końca gry, podejrzewam. Mam taką nadzieję. W każdym razie to... Dobra. Czy was w sumie mógłbym... Tak jest dobrze.
Doszkolimy tamtą armię, która była w... no, kurde, na Drenni, tak? I w Hanowerze. Nie, ale mamy tych 43 na 40. Okej. Z kim ma Dania sojusz? Z nikim. Można by dar państwowy jej dać. Umowę handlową zaproponujmy. Nie chcesz umowy handlowej. A jak ci dam, powiedzmy, prawo przemarszu na czas nieograniczony i płatności, powiedzmy 5000, zgodzisz się? Aha, no po prostu nie chcesz, nie jesteś zainteresowany. A handlujesz z Wenecją i Niderlandami. Tutaj naprawiałem, dobra, naprawiałem tutaj, dobrze. Sprawdzam jeszcze, gdzie mógłbym ewentualnie podofinansować sobie jakieś projekty. O, właśnie tu mamy na przykład projekt inwestycyjny. Tu to samo. Normalnie Polska w budowie. Nie, nie będą uniwersytetów, ale agentury kościelne mogę dofinansować. Tak samo agentury kościelne dofinansujmy. Brzmi to trochę nie w moim stylu, ale powiem wam szczerze, że gdybym mógł, gdybym w sensie mechanika mi na to pozwalała, to bym dofinansował te uniwersytety. Niestety im bardziej dofinansowuję uniwersytety, tym większa znaczy no z tytułu ulepszenia, tym więcej mają Boże, kurde. Z tytułu ulepszenia tym więcej mają uniwersytety niezadowolenia generują z oświeceniowego, nie? Właśnie nie mam tego niezadowolenia oświeceniowego. 4, 6, no jakbym tutaj zainwestował, to miał chyba 7 albo 8. Nie opłaca się. A tutaj? No, tutaj też w ogóle jest, nie? Przerąbane. Dlatego nie będę, jeszcze raz nie będę. Fabryka, proszę bardzo. Rok 1790. A Polska już jest potęgą przemysłową, światową. Pod moimi rządami ten kraj się rozwija. Pod moimi rządami ten kraj się rozwija. Tylko zastanawiam się jedno, co będzie, jak ja odejdę. Czy ktoś będzie kontynuował moje dzieło rozwoju Polski? Czy wszystko po prostu pieprznie jak zwykle? Jak to zawsze w tym kraju bywało. Na jeden rząd innowacyjny i wizjonerski przypada 10 nieudolnych. Tak historia Polski w skrócie, nie? Plantacje warto też rozwijać, bo one generują nam spore zyski. No właśnie.
Kulturę idziemy czy w tą? Może bardziej w przemysł pójdziemy tym razem. Znaczy nie, wróć. Może jednak w kulturę. Jak będę chciał się kiedyś tym wojskiem ruszyć. O, Konfederacja Maracka straciła właśnie prawo przemarszu. Ma uwielbienie u mnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, Cirokezi. Z kim wy macie... Z kim wy się kumplujecie? Sojusznicy Konfederacja Irokeska. A Konfederacja Irokeska z kim się kumpluje? Aha, to jest taki dwusojusz, tak? Cirokezi, Konfederacja. De facto, jakbym powiedział wojnę Indianom... Cirokezi... Konfederacja Irokeska jest tutaj. Wojnie Indianom powiedział, to by nic się nie stało, jakiegoś takiego strasznego. Rozumiem. Dobrze rozumiem, że nic by się nie stało. Bo nikt by po was nie płakał. Kusi mnie, wiecie co? Kusi mnie. Ale najpierw niech ta armia się w ten doszkoli i doposaży. Więcej nie zbudujemy sobie. Dobra. O, Francuzi przyjeżdżali z misjonarzami do mnie, do mojej prowincji. Dobrze, dobrze, dobrze. W stanie wojny z Niderlandami. Dobra, wiesz co? Z tymi Niderlandami to naprawdę już mi się nie chce. Ja chcę mieć z nimi święty spokój. Kurwa, te patałachy dalej stoją. Ja nie wiem, jak ten komputer działa, naprawdę. Wysyła dwie potężne armie. Konfederacja Maracka? Spokój, dobra, jest dobrze, spokój. Okej, USA. USA ma wojnę z Francją, chyba, nie? Dobra, możecie sobie poczytać. Okej, okay, plantacje możemy sobie ulepszyć. Jak najbardziej wszystko jest ładnie ulepszone. A, kolejny misjonarz katolicki, dobra. Wojska na Florydzie się rekrutowały. Dobrze, 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 niech się rekrutują. 14-20, ja podejrzewam. Ty jesteś katolikiem, nie? No właśnie. Dobra. Katolicyzm spada, ale względem czego? Państwa? Nie ma. Dobra, jedziemy dalej. 91. Ostatnia prosta, moi drodzy. Ostatnia prosta.
Jeżeli maratowie nic nie wymyślą dziwnego, głupiego, to tą kampanię mamy w kieszeni. Zajęto sztok handlowy. No, będziemy mieli chyba bitwę masko jeszcze w tym wydaniu, w tym regionie. Co my tu mamy? Panie Firley, czyń pan swoją powinność. Na kanale Sobieskiego mamy problem z holenderską flotą. Czy mi się to chce w ogóle z tym walczyć? Czy statki handlowe i słup? Dobra. Hurra! 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 No proszę, nawet mało co straciliśmy. I po co ci to było, głupi Holendrze? Po co ci to było? Tak, milordzie. Panie Firley, naprawcie się, bo to... Naprawcie się. Teatr. Dobra, zbudujmy burdel. A tu port handlowy. A tu ogrody królewskie. A tu szkołę rycerską. 8 tur. 4 lata. Tak, moi drodzy, tak w ogóle za chwilę to będziemy mieli tam trzeci rozbiór Polski, nie? I drugi. No wiecie, jaki jest problem? Zapłaty się nie zameldują. Coś boję się. Dobra. Jedziemy. A ten co? Kradnij sobie, już mi nie zależy na tym etapie. Spróbowano. Jezu, jaki... Dobra, to nie będę generała powoływał, nie ma sensu. Boże, jaki pogrom, w ogóle rok śmierci, tak? Śmierć funkcjonariusza państwowego. Kolejny minister też umiera, kurde. Dobra. Dobra, jak się mają nasi ministrowie? Okej, okay, skarbiec trzeba. Lepszego miejsca skarbu trzeba. Okej. Okay. Rusiukiewicz Jaromir, witamy na pokładzie. 40 lat masz. Zostajesz naszym ministrem skarbu. Jak właśnie a propos podatków, jak tam wpływy? 24 tysiące co pół roku. Wiecie co? Dajcie se siana już Niderlandy, naprawdę. Umowa handlowa, traktat pokojowy, jeszcze mam zapłacić? Nie ma sprawy.
No i dobrze. No i bardzo dobrze. Nazywam, wyślę dary państwowe. Przyjaźń. Niech żyje przyjaźń polsko-hiszpańsko-francuska. A co to jest w ogóle za ten? Niepodległe Maroko? Serio? Okej, okay, USA z kim ma problem? Z nikim nie ma problemu. Dobra, też wyślimy prezydentowi Augustusowi Cookowi dary państwowe. No i proszę bardzo, mam przyjaźń polsko-amerykańską. Przyjaźń polsko-amerykańska. Kto by pomyślał? Znaczy niby polska dyplomacja podkreśla zawsze, że tam fundamentem przyjaźni polsko-amerykańskiej jest wojna o niepodległość i tak dalej, ale w sumie... Znaczy ja powiem tak, ja uważam jako osoba interesująca się historią i studiująca tą historię przez jakiś czas, że to ma jakieś tam podstawy. Zważywszy na fakt, iż no Kościuszko Pułaski to nie są puste nazwiska w Stanach, tak? To po pierwsze, a po drugie w latach 20. w czasie wojny z bolszewikami do Polski przyszło, właściwie przyleciało dwóch czy trzech amerykańskich lotników, którzy zaciągnęli się na służbę w polskim wojsku jako właśnie zwiad lotniczy. I oni twierdzili, że są potomkami żołnierzy czy tam dowódców, oficerów amerykańskich z czasów wojny o niepodległość. I przybyli spłacić właśnie dług wobec Polski. Zresztą jak oni tam, Polacy, tam Kościuszko i Pułaski bronili, pomagali bronić niepodległości Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku, to oni teraz pomogą bronić niepodległości Polski w tam XX wieku przed bolszewikami. Nie? W sumie bolszewicy, Anglicy i to nosiło czerwone mundury, więc... Dobra, moi drodzy, to będzie chyba przez ostatni odcinek, więc ja tutaj kończę, żeby nie przedłużać za bardzo. Ja jeszcze doinwestuję sobie tutaj trochę nasz kraj i do następnego, moi drodzy, na razie, cześć!